Witam na kanale Kwasogranie, Granie, prawnej koledzy starami Widzewa Łódź. No i oczywiście reprezentacji Polski. Nie jest dobrze ze względu na to, że zobaczmy tabelę. Holandia pierwsze miejsce, Czechy, Ukraina, Polska po 7 punktów, Norwegia 4. Tutaj musimy wygrać to spotkanie, żeby liczyć się w ogóle z grą w grupie. No, uważam, że w reprezentacji nie idzie nam zbyt dobrze i to trzeba zmienić na pewno. Żukrowski, Zieliński, Milik, Lewandowski zostaną na pewno z nami. Zastanawiam się nad Listowskim. Czy tutaj nie zrobimy takiej zmiany? Benedykczak, Kozłowski, Szymański, Cash. Może w ten sposób zagramy, Bułka zejdzie. I teraz tak, formacyjnie, taktycznie 4-4-2 zagramy. Tak, jeszcze raz, no właśnie, musimy zrobić zmiany kadrowe. Lewandowski niech zostaną, Frankowski zostanie, ale będzie zmieniony Zieliński, Frankowski w ten sposób. Żukrowski, Zieliński zostaną, Milik, Lewandowski na razie zostaje, Puchacz zostaje, Kozłowki jak coś na rezerwie, Skóraś, zastanawiam się, czy go nie wziąć na ławkę rezerwowych. Za Bielika, nie, no dobra, jest ok, jest, zagramy w ten sposób, może Skóraś, Piątkowski wytrzyma, Skóraś na prawo jak coś, strasznie ofensywnie zagramy. To da nam to i zwycięstwo. W ostatnich meczach, tak mówiłem, nie działo się dobrze. Werburgen, Gravenbach, Dalinga. No będzie ciężki to mecz. Jeżeli ta sytuacja w grupie nie będzie dobra, no to wydaje mi się, że podam się do dymisji i trzeba wziąć to na klatę i odpowiadać za swoje wyniki. Tutaj zabrakło tego w Puszczynie Połomice, kiedy już była agonia. Trwaliśmy tym, próbowaliśmy. Wydaje mi się, że dla dobra reprezentacji będzie, jeżeli trener odejdzie jeszcze przed ostatnimi meczami, może wtedy uda się reprezentacji wygrać. Wiadomo, że to nie są zawodnicy poprzedniego trenera, więc tutaj chcę dograć jeszcze to spotkanie. Ale w następnym spotkaniu, jeżeli to nam spotkanie nie pójdzie, raczej pożegnamy się z kadrą reprezentacji Polski. Pierwszy strzał na bramkę, 4. minuta, coś się dzieje. Zobaczymy, czy uda nam się narzucić swoje tempo, czy uda nam się pokazać, jak gra reprezentacja Polski. Piątkowski będzie strzelał z dystansu, zaskoczony bramkarz reprezentacji Holandii. Na razie 6 minut meczu za nami. Polska reprezentacja naciska po tym meczu i blamażu z Ukrainą. Nie dziwię się, że próbują różnego sposobu na dotarcie do bramki Holendów. Frankowski próbował dośrodkować, za lekkie to dośrodkowanie przejęte przez zawodnika. Jeszcze piłka się dobrze nie wzniosła, a już spadła na ziemię. Dalinga. De Jong. No to będzie na pewno wiodąca postać w tym spotkaniu. Jest Gapko. On też w ostatnim meczu chyba dawał nam do znaki. Gapko. Nie możemy tak łatwo dać Holenderów przepuszczać pod bramkę strzał. No i na szczęście obok bramki Grabara upomniany Bednarek. Grabara musi się mierzyć z rzutem karnym. No 1-0, 13 minuta. Ten rzut karny to było zaskoczenie. Myślałem, że tylko upomnienie za faul, a jednak rzut karny. No i przegrywamy, trzeba gonić wynik. No i takie mecze są najgorsze, takie mecze są najtrudniejsze. Teraz złe podanie naszego obrońcy, no i musimy wywalczyć tą piłkę w defensywie. Gakpo. Zbyt łatwo. Teraz dobrze. Przejęliśmy piłkę. Milik, ale nie ma z kim grać z przodu. Jest Zalewski. Piłka do Milika. Świetne podanie. Milik. Milik holuje piłkę. No i tutaj pff, no nic nasz Milik nie zrobił.
gramy dwójką napastników. Listowski czeka na wejście, w drugiej połowie pewnie dostanie szansę na podmęczonych Holendrów. Wejdzie. No i zobaczymy, jak ta kadra będzie wyglądać w kolejnych minutach. Na razie to Holendrzy atakują, to Holendrzy próbują i to Holendrzy zdobywają drugą bramkę. Tak jest. Franek Koleraczy się już żegna z reprezentacją Polski, tak mówiłem. Jeżeli nie zostaniemy sami zwolnieni, to odejdziemy z podniesioną głową. Przegrywamy. Trzeba umieć przegrywać. Bierzemy za wyniki odpowiedzialność, no i niestety tutaj się nie udaje. Dobra praca z drużyną była wykonana, no nie wiem, czy ten dobór zawodników był dobry, może mogliśmy wcześniej zmienić taktykę, może to by coś przyniosło, ale jak widzicie, to też nie daje nam tutaj jakiejś przewagi. Holendrzy znowu atakują, znowu będzie zagranie w kierunku napastnika, no i tym razem to Grabara miał dużo szczęścia. Milik do środka, do Lewandowskiego, Lewandowski jest Frankowski, Lewandowski za długo, to nie jest już ten Lewandowski, który kiedyś kiwał, wchodził w pole karne, jak samotny lis, był w stanie zrobić wiele w polu karnym, aczkolwiek wydaje mi się, że może jeszcze mu coś z tych dawnych lat zostało. Teraz dobre przejęcie, dobry odpór w środku. Lewandowski przytrzymuje piłkę. Dobrze. Popatrzył Zieliński. Mamy chwilkę piłkę przy nodze. Możemy się zastanowić, pomyśleć. Dobrze. Frankowski. Piłka do Lewandowskiego. Lewandowski. I jest 2-1. Jednak snajper to snajper. Jednak Lewandowski to nazwisko. Chwila krytyki, chwilę zmątpienia. I Lewandowski odpłaca nam golem. Zobaczmy to jeszcze raz, bo naprawdę to piękna bramka. 41 minuta, łapiemy kontakt. Nie jest najgorzej, może odwrócimy losy spotkania. Nie możemy tylko dopuszczać piłkarzy reprezentacji Holandii po nasze pole karne. Tutaj musimy grać troszkę lepiej, ale świetnie. Lewandowski przejmuje piłkę w pole karnym. Huknął, bramkarz zasłonięty, tutaj ciężko mu było złapać tą piłkę. No i niestety dla Holendrów tracą bramkę. Holendrzy troszkę nam dzisiaj krwi napsują na pewno. Teraz Zalewski, no i koniec pierwszej połowy. Na pewno będzie zmiana. Żukrowski zejdzie, który jest w ogóle niewidoczny w dzisiejszym spotkaniu, i wejdzie Moder za niego. I na razie chyba tyle. Lewandowski i Milik zostają. Listowski na pewno dostanie szansę, ale jeszcze nie teraz. Wznawiamy spotkanie. Żukrowski w ogóle dzisiaj przeszedł obok tego spotkania. Przez chwilę zastanawiam się, czy nie lepiej było Bielika wystawić jako tego defensywnego pomocnika, jako tego przecinaka, ale tutaj no niestety takie decyzje kadrowe zostały podjęte. Weszliśmy troszkę bardziej ofensywnie. Jest Zalewski, podanie do Milika, Milik, piłka do Zielińskiego i tutaj Zielu niestety nie uraczył Lewandowskiego pięknym, szybkim podaniem otwierającym w stronę bramki, tylko obsłużył Holendrów. No tak niestety nie może się dziać. Teraz piłka wybita, 51 minuta, wybijamy piłkę z obrębów pola karnego. Akcja przenosi się znowu pod naszą bramkę, musimy być czujni, musimy tutaj dobrze interweniować. Bednarek, świetnie zbieramy tą piłkę, Moder ma sporo sił, czemu tutaj Lewandowskiemu nie wtóruje, Zalewski, piłka teraz do Milika, Milik, jest Zieliński, jeszcze piłkę do Frankowski i był Frankowski na pozycji spalonej. Próbujemy odebrać piłkę, jest 2-1. Holendrzy są zespołem do przejścia. Jak widzicie, prowadzą w grupie, grają bardzo dobry futbol, bo co nóż są w naszym polu karnym, co nóż niepokoją Grabarę strzałami na bramkę, strzałami, które mogą dać wynik pozytywny, mogą zmienić obraz tego meczu jednym strzałem. Wejście znowu na bramkę, tak mówiłem, kolejny strzał Grabara broni, kolejny rzut rożny. Listowski, Benedykczak, może chciałbym Listowskiego zobaczyć, więc Listowski, Milik,
tutaj wejdzie Listowski. To jest gracz, który zasługuje na kadrę w niepuszczonej połowie Lidze Mistrzów, strzelał, był wiodącym piłkarzem. Teraz jak jest? Nie wiem, muszę to sprawdzić. W kolejnych spotkaniach sprawdzimy, jak się piłkarz reprezentacji, jak się piłkarze reprezentacji zachowują. Sześćdziesiąta trzecia minuta, jeszcze sporo czasu, ale jak wiecie, no tutaj musimy zmienić obraz gry. Zalewski, Moder, dobra piłka do Listowskiego, jest tutaj Lewandowski, no i Lewandowski, to samo co, ten sam zarzut co Zieliński. Niedokładne podanie ostatnie, które otwiera drogę do bramki, no i teraz akcja w drugą stronę, Dalinga, Grabara, rzut rożny, 69 minuta, znowu będzie zmiana, znowu będziemy próbować, znowu tutaj wykończyć tą akcję, oby tylko Grabara. Może rzeczywiście Benedykczaka za Lewandowskiego opuścimy. Lewandowski jest świetnym piłkarzem, Szymański może wejdzie za Zielińskiego. Tutaj zrobimy taką zmianę. Lewandowski jest świetnym piłkarzem. Tak jak mówiłem, dostał troszkę taką reprymendę słowną, ale oczywiście wiadomo, ma no tutaj szapoba, to maszyna, człowiek po prostu, który widzi futbol, widzi dużo i oby jego kariera cały czas trwała jak najdłużej. Znowu faul, znowu 74 minuta, znowu zejście, no i teraz znowu Holendrzy przed szansą. Lewandowski, nie wiem, czy będzie już dostał powołania od nowego trenera, ale tak mówię, jeżeli odpadniemy, raczej podejmę decyzję o odejściu, chyba że zostanę zwolniony wcześniej. Jeszcze to przemyślę, ale wydaje mi się, że to jest, trzeba się skupić na Widzewie Łódź, trzeba tam całą energię przerzucić. Szymański, świetnie się Szymański zbiera z półką. Podanie, no właśnie, do kogo? Tutaj zbyt późno to podanie próbował zagrać. Brakuje nam tego B, powiedzenia C. Dobicia Holendrów, 80 minuta. Holendrzy, kolejna próba, kolejny raz będą zagrywać w pole karne. Dobrze tam Polacy. Listowski w końcu dobył piłki. Listowski, zagranie do tyłu. Lang przejmuje piłkę, Listowski nie najlepiej to wymyślił, teraz dośrodkowanie przejmuje, no i mamy bramkę na 3-1, mamy bramkę, która pogrzebała nasze nadzieje o jakiejkolwiek grze. Zaczęło się od podania Listowskiego, który no, wykreował tą akcję drużyny Holandii. Teraz jest Moder, Zalewski, jeszcze będzie próbował Zalewski dośrodkować, Listowski, no ale niestety tutaj nic na to nie poradził. Frankowski, Benedykczak między dwóch obrońców, próba jakiegokolwiek strzału, niestety spadła na... Niestety, 3-1, Holandia wchodzi jak w masło, Grabara 4-1. Kolejny mecz wysoko przegrany przez reprezentację Polski. Tak mówię, tutaj musimy podjąć stanowcze kroki. Listowski zadebiutował w kadrze dzięki Frankowi Kole, ale to tylko tyle. Piątkowski, teraz indywidualna akcja u naszego obrońcy, pięknie przechodzi, czy będzie strzał Listowskiego? Nie, niestety, podanie bardzo niedokładne. No i co zrobić, jeżeli tworzymy sytuacje meczowe i nie jesteśmy w stanie powiedzieć tego, tej kropki nad i postawić. Niestety, wydaje mi się, że to koniec przygody z kadrą. Podejmę decyzję w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za dzisiaj Wam dziękuję. Komentujcie, subskrybujcie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.